Szanowni Państwo, myślę, że z ciutkim bardzo opóźnieniem, ale zaczynamy naszą konferencję informatyczną. Cieszę się, że na tej konferencji jesteście Państwo tu dzisiaj z nami. I kilka słów takiego wstępu. Szkoły od kilku ładnych lat są informatyzowane. Pierwsze sprzęty do szkół trafiły z Ministerstwa Edukacji Narodowej, gdzie, jak pamiętam, bardzo zaangażowany był OISIC w to, aby powstał projekt i szkoły wiejskie czy miejskie, bo wtedy wszyscy właściwie mieliśmy sprzęt taki sam, były zaopatrzone w projektach pracowni komputerową dla szkół. Pierwsza nasza pracownia to była pracownia w latach 97, o ile ja dobrze pamiętam. Pierwsza pracownia, no na tamten czas dość dobrze wyposażona, a później kilka następnych projektów, kilka następnych było aktualnie. Ostatnio już tych projektów od 2005 roku nie ma. Wiecie Państwo, że w szkołach ten sprzęt jest eksploatowany, bo używany jako pracownia, ale też nauczyciele chcą korzystać, nauczyciele przedmiotowcy. My dziś zajmiemy się otwartym oprogramowaniem, dlatego właśnie, że no nie tylko sprzęt, ale całe oprogramowanie otrzymujemy, łącznie z pracowniami, najczęściej albo je zakupujemy. Oprogramowanie nie jest takie tanie i jest taki moment w szkole, być może przy wójcie tego nie powinna mówić, że na pewne rzeczy brakuje, między innymi na oprogramowanie. My od tego roku pracujemy już na Linuxie, utrzymujemy stały kontakt z firmami, które zajmują się tym otwartym oprogramowaniem i w ten sposób radzimy sobie, aby i sprzęt, i oprogramowanie było w miarę nowe, no i żeby uczniom dobrze się pracowało. A dobrze się pracowało, to znaczy, żeby komputery się nie zamieszały, żeby te stare systemy eliminowały te, które są nowe. I podczas tej całej konferencji dzisiejszej chciałabym, żebyście Państwo i żebyśmy my wspólnie o pewnych rzeczach udoskonalających sobie powiedzieli. No, niezmiernie mi było powiedzieć, że dzisiejszą konferencję patronuje ogromna rzesza firm, a od wczoraj też minister Michał Wonik, który wyraził zgodę na to, żeby Ministerstwo Cyfryzacji i Administracji też był honorowym patronatem dzisiejszej konferencji. Proszę Państwa, też wszyscy wiemy, że w szkołach podstawowych, właściwie już jesteśmy w trakcie, bo do 18 szkoły składały wnioski na cyfrową szkołę. My też złożyliśmy, no nie wiem, czy będziemy mieli szczęście, żeby wylosować, znaczy ktoś nas wylosował, ale na to też liczymy. Ten projekt jest na ogromną kwotę pieniążków, które będą właśnie głównie przeznaczone na sprzęt, oprogramowanie, ale również na różne pomocy dydaktyczne. Oczywiście, jak każdy projekt, do wielu rzeczy zobowiązuje do, szczególnie w tym okresie testowania, do tego, żeby prowadzić różne zajęcia i żeby wykorzystywać ten sprzęt. No generalnie na pierwsze, jeżeli coś otrzymujemy, czy do czegoś się zobligujemy, to musimy też włożyć duży wkład pracy, żeby funkcjonowało to tak, jak należy. W tym momencie chciałabym bardzo serdecznie powitać wszystkich gości, którzy zechcieli tu być z nami, gości, ale właściwie też mogę powiedzieć współorganizatorów dzisiejszej konferencji. I tak może chciałabym bardzo serdecznie powitać pana wójta Marcina Hoffmana, który również zechciał objąć patronat na dzisiejszą konferencję, który zezwolił na tę konferencję i jest tu dzisiaj z nami, choć jeszcze do wczoraj uważaliśmy, że pan wójt ma różne ważne rzeczy i też osobiste ważne nie będzie mógł. Ale postaram się bardzo, więc dziękujemy za to serdecznie. Chciałabym bardzo serdecznie powitać pana Michała Wyszynaka, wiceprezesa Zarządu Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania w Szkole, przedstawiciel Koalicji Otwartej Edukacji. Witam pana bardzo serdecznie. Szczególnie gorąco chcę powitać pana Adama Jurkiewicza, właśnie myślę o Poznaniu, bo poznaliśmy się nie dzisiaj, tylko wcześniej. Pan Adam był również na spotkaniu z dziećmi. Witam pana bardzo serdecznie. Ja powiem tylko tyle, że pan Adam jest właściwie jednym z głównych organizatorów dzisiejszej konferencji i ta konferencja odbywa się też dzięki pana wielkiemu zaangażowaniu, za co bardzo serdecznie dziękuję, a pan Adam jest wolontariuszem Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania.
i właścicielem firmy APIC, która również patronuje dzisiejszą konferencję. Witamy pana bardzo serdecznie. Witam pana Krzysztofa Klimonta, wolontariusza Fundacji Wolnego i Otwartego Programowania. Witam. Oraz panią Katarzynę Olęską z Ośrodka Edukacji Zastosowań Informatyki w Warszawie. Witam pana Cezarego Piotrowskiego, który witam pana bardzo serdecznie. Pan jest przedstawicielem studiów języków obcych w Mińsku Mazowieckim, delegowany przez dyrektora naszego przyjaciela szkolnego. Witam pana bardzo serdecznie. Witam pana Jakuba Strzemposzewskiego z Fundacji Rozwoju Kapitału Społecznego. Witam pana Piotra Gajewskiego, przedstawiciela firmy Agraf i dystrybutora tablic. Witam panią Annę Adamczyk i Paulinę Grabowską, przedstawicielki Wydawnictwa Językowego. Witam pana Jakuba Żarkiewicza, przedstawiciela firmy Librus. I witam pana Sebastiana Trojanowskiego z Agencji Rozwoju Mazowsza. Chciałam powitać już może nie na imieniu wszystkich państwa, którzy zechcieli się być dzisiaj z nami uczestniczyć w konferencji, dyrektorów szkół, nauczycieli, którzy są zainteresowani wolnym oprogramowaniem. Życzę owocnych obrad i poproszę panią Annę o prowadzenie konferencji dalej. Witam państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Anna Pirożnik. Cieszy mnie, że przybyliście państwo na dzisiejszą konferencję i jest mi bardzo miło, że mogę ją poprowadzić. No, ale na początek może ktoś z gości chciałby zabrać głos? Czy nie? Czyli możemy zaczynać. Dobrze. O wolnym i otwartym oprogramowaniu w edukacji na przykładzie projektu Strategia Wolnych i Otwartych Implementacji opowie pan Adam Jurkiewicz, wolontariusz Fundacji Wolnego i Otwartego Oprogramowania. Zapraszam. Szanowni Państwo, zanim rozpocznę o projekcie swoim, chciałbym kilka słów ogólnie o tym, co będziemy tutaj dzisiaj mieli szansę zobaczyć. Otóż będziemy opowiadać o nowoczesnej edukacji. Ja przygotowałem taką króciutką prezentację, która mam nadzieję wprowadzi nas w ogóle w cały ten temat, ponieważ nowoczesna edukacja to nie tylko nowoczesny sprzęt, to przede wszystkim naszym zdaniem nowoczesne i ciekawe oprogramowanie i treści, rzeczy, które można pokazać i przekazać naszym dzieciom tak naprawdę. O, to się już przedmiotacji. Dobrze, bardzo właściwość przedmiotów martwych, przepraszam bardzo. Ale chyba nie ta prezentacja. Bardzo dużo muszę przeprosić niezmiernie, ponieważ prezentacja, którą przygotowałem na wstęp, przygotowałem ją w oparciu o taki system Prezi. To jest bardzo fajny system prezentacji opartych o web, ale jak widać, niestety nie można ufać do końca zamkniętym rozwiązaniom, ponieważ to firma jakaś w Stanach hostuje i udostępnia takie możliwości. Jak widać, można się bardzo łatwo
niemiło zaskoczyć podczas prezentacji, kiedy chcemy skorzystać z czegoś, czego nie znamy i nie możemy temu do końca ufać. No bo jak widać, pojawiły się jakieś teksty, które nie chciałem, aby tam były. Natomiast tutaj już mam prezentację przygotowaną na to, aby pokazać Państwu i opowiedzieć o programie SWOI. Program SWOI to strategia wolnych i otwartych implementacji jako innowacyjny model zainteresowania kierunkami informatyczno-technicznymi oraz wspierania uczniów i uczennic w kształtowaniu kompetencji kluczowych. Bardzo taki ciężki, trudny temat. Natomiast powiem wprost. Jest to projekt, który ma na celu stworzenie programu nauczania dla uczniów klas informatyczno-technicznych. Takiego programu nauczania, który będzie oparty właśnie o wolne i otwarte narzędzia. Aby uczniowie dowiedzieli się, nauczyli się, że można pewne rzeczy tworzyć właśnie korzystając z wolnych, otwartych narzędzi. I co więcej, aby później każdy nauczyciel, który uczy informatyki, mógł wykorzystać ten projekt i ten plan nauczania do uczenia swoich uczniów. Ponieważ projekt zakłada, że wszystkie treści, wszystkie zasoby, które zostaną wytworzone, będą udostępniane na wolnych licencjach, a więc każdy będzie mógł tego użyć. Jakie są założenia główne projektu? Właśnie wypracowanie efektywnej strategii edukacyjnej, czyli tworzenie takich narzędzi, takich zasobów, żeby wszyscy mogli z nich efektywnie korzystać. W tej chwili projekt prowadzony jest na terenie województw wielkopolskiego, zachodniopomorskiego oraz lubuskiego. Niestety Unia Europejska być może aż tak szczodra nie była, niemniej jednak należało projekt do tych województw ograniczyć. Także z przykrością muszę stwierdzić, że nawet gdybyście Państwo chcieli wziąć udział w tym projekcie, na chwilę obecną nie możecie, ale kiedy projekt się zakończy, będziecie mogli korzystać z jego efektów. A co jest celem projektu? Tak jak mówiłem, to aby były te treści, wzrost zainteresowania kierunkami informatyczno-technicznymi, dziś kluczowymi dla gospodarki opartej na wiedzy. Wszyscy wiemy i oglądamy nieraz w telewizji różne reklamy, które zachęcają na przykład dziewczyny do pójścia na politechniki czy wybierania kierunków inżynierskich przez młodych uczniów. Tutaj ten program jest właśnie po to, aby takich młodych ludzi zachęcać, aby pokazywać im różne ciekawe rzeczy, które mogą wykorzystywać i które później mogą przydać im się w życiu. W tej chwili mamy 107 szkół, 50 szkół gimnazjalnych, a 60 ponad gimnazjalnych, 110 nauczycieli, 1100 uczniów, z czego oczywiście wymaganiem Unii Europejskiej jest, aby część były to płci żeńskiej, uczennice, więc mamy przynajmniej 220 uczennic. Prezentacje multimedialne, idee, to również prowadzone jest w szkołach, tak aby zachęcić wszystkich do korzystania z tego. W najszerszym rozumieniu program zawiera cele, materiały nauczania, czynności ucznia i nauczyciela, organizacyjne środki i warunki zajęć. Będzie on przede wszystkim podręcznikiem metodycznym. To, o czym mówiłem, jeszcze raz chciałbym powtórzyć. Będzie to coś, czego będziecie mogli użyć. To będzie podręcznik, który będzie nazywał się Strategię Wolnych i Otwartych Implementacji. Produktem finalnym również będzie serwis. Serwis internetowy, który dostępny jest tak naprawdę już w tej chwili dla uczestników tego projektu, a który będzie zawierał właśnie te wszystkie treści, te wszystkie zasoby, które wytworzone będą w trakcie działania projektu oraz będzie zawierał zasoby wytworzone przez uczestników, czyli uczniów dzisiejszych projektu. Także każdy, kto na dzień dzisiejszy tworzy tam coś, może te rzeczy przekazać innym później. Uczestnicy projektu, tak jak powiedziałem, korzystają z wolnego, otwartego oprogramowania. Na potrzeby tego projektu został stworzony specjalny szkolny remix Ubuntu. Stworzyliśmy taką wersję systemu operacyjnego, która po pierwsze jest uruchamiana bezpośrednio z pendrive'a.
ponieważ w wielu szkołach, gdzie odbywają się te zajęcia, są już komputery z zainstalowanym systemem operacyjnym, bo jest tam szkoły, które miały komputery bez systemu operacyjnego. Natomiast w części z nich jest takie wymaganie, założenie, że nie wolno nic zainstalować na dysku twardym komputera, który znajduje się w pracowni. Jak zatem można poradzić sobie z tym problemem? Otóż poradziliśmy sobie właśnie w ten sposób, że stworzyliśmy system, który jest uruchamiany z pendrive'a. W ten sposób uczniowie na zajęciach mogą korzystać z tego systemu operacyjnego na komputerze, przy którym siedzą w szkole. Oraz, co bardzo ważne, kiedy wrócą do domu, mogą tego samego pendrive'a włożyć do swojego domowego komputera i tam również uruchomić ten sam system operacyjny i te same oprogramowanie, które używają na zajęciach. To bardzo ważne, bo wielokroć zdarza się, że uczeń używa jakiegoś oprogramowania na zajęciach, ponieważ szkoła ma to oprogramowanie, ale jest to oprogramowanie komercyjne i nierzadko drogie i uczeń nie może użyć go w domu. Więc nie może powtórzyć sobie tych rzeczy, których uczył się w szkole w domu. Dlaczego? Bo po prostu nie może, bo go na to nie stać. Ja oczywiście znam sytuację z życia wzięte, kiedy nauczyciel mówi uczniowi, który chciałby z czegoś korzystać w domu, czego uczy się w szkole, mówi takie słowa. Wiesz, jak weźmiesz sobie, ściągniesz pirata z sieci, to będziesz mógł go używać również w domu, tylko nie mów głośno nikomu o tym, że to robisz. No szanowni Państwo, czego my uczymy dzieci od dziecka? Kradzieży lub kłamstwa. My jako Fundacja Wolnego Otwartego Oprogramowania chcemy przekazywać prostą ideę. Używajmy takich rzeczy, żeby każdy mógł ich użyć. Żeby nikt nie był poszkodowany tylko dlatego, że go nie stać na coś, na co stać kogoś innego. Dlatego właśnie jest szkolny remix Ubuntu i dlatego w ogóle chcemy te wszystkie rzeczy wam pokazywać, żeby dla tych naszych uczniów mogło być tak naprawdę lepiej. Jak wygląda taka praca? Na zajęciach tutaj są takie slajdy. Dzieci uczą się również mechatroniki, czyli podłączania różnych urządzeń cyfrowych. Są specjalne moduły i język oprogramowania nazywa się Arduino, bardzo ciekawy. Polecam serdecznie wszystkim, którzy są zainteresowani takimi rzeczami infotechnicznymi, aby zobaczyli to sobie i poszukali w sieci informacji o tym. Naprawdę warto. Tak wygląda pulpit tego systemu operacyjnego. To jest Linux w tej wersji specjalnej dla projektu SWOI. To nie jest system operacyjny już, który tak jak niektórzy myślą, jest czarny, ma linię poleceń, tylko przypomina DOS-a. To jest kolorowy system, który ma ikonki, który ma ciekawe aplikacje. Oraz moduł interfejsu Arduino, czyli to, czym uczniowie również zajmują się na tych zajęciach, to jest podłączanie różnego rodzaju urządzeń i później podłączaniem tego do komputera i używaniem tego urządzenia przez system operacyjny komunikacją. Uczą się, jak można sterować takim urządzeniem, jak można wysłać do niego jakiś sygnał, odebrać sygnał. To są naprawdę rzeczy, które później, szczególnie na politechnikach, są bardzo, bardzo pożyteczną wiedzą. Patroni projektu, jest ich kilku, nie będę tutaj wymieniał szczegółów. Natomiast powiem tylko krótko. Ministerstwo Edukacji Narodowej, kiedy rozmawialiśmy z nimi na temat wprowadzania tego projektu, było bardzo zainteresowane, wyraziło taką informację, że projekt jest ciekawy i może być rzeczywiście dobry dla uczniów i dla nauczycieli, bo wszyscy dzięki temu uczą się czegoś nowego. Nauczyciel również poznaje nowe narzędzia, również poznaje nowe sposoby pracy. To jest nauka dla wszystkich. Myślę, że warto czasami taką naukę podjąć sobie i się uczyć. Zresztą w dalszej części będę pokazywał różne rzeczy, które właśnie temu służą. To tyle na temat strategii wolnych, otwartych implementacji. To jest taki projekt właśnie, który no mam nadzieję, że będzie wykorzystywany, kiedy już się zakończy, bo wtedy on tak naprawdę się zacznie, będzie gotowy dla wszystkich.
Później, jeśli ktoś będzie zainteresowany, mamy trochę materiałów informacyjnych, chętnie przekażemy każdemu zainteresowanemu. Natomiast teraz dalej chciałbym opowiedzieć Państwu o tym clou naszego programu, a więc o różnych aplikacjach edukacyjnych i możliwościach, jakie daje nam wolne i otwarte oprogramowanie w edukacji. To, co teraz oglądaliśmy, co jeszcze jest tutaj na ekranie, zostało stworzone, cała ta prezentacja, właśnie w oparciu o wolne i otwarte oprogramowanie. W ten sposób tak płynnie postaram się przejść. Tutaj jest sobie taki program, który myślę, że wyglądem wielu z Was będzie przypominał pewne oprogramowanie dosyć znanej firmy do tworzenia prezentacji. Niemniej jednak to nie jest owo oprogramowanie. To jest LibreOffice, wolny i otwarty system, którego można użyć wszędzie tak samo. To oprogramowanie tutaj jest uruchomione w systemie operacyjnym Linux, no ponieważ taki system operacyjny chciałbym Państwu pokazać. Natomiast istnieją wersje tego oprogramowania zarówno dla macOS, jak i dla Windows. Także nie ma znaczenia, kto jakiego systemu operacyjnego korzysta. Każdy może korzystać z tego oprogramowania. Dokument stworzony przez osobę w jednym systemie operacyjnym w tym programie będzie tak samo wyglądał w innym systemie operacyjnym w tym programie u innej osoby. I co bardzo ważne, nie ma kosztów. Ten program kosztuje zero, jak i większa część oprogramowania dostępnego pod Linux. Większa, co nie znaczy, że wszystkie. Niemniej jednak można w ten sposób również troszkę tak naprawdę zaoszczędzić, bo nie musimy wydawać pieniędzy na licencję tego i to, co jest właśnie takie znaczące. Jeżeli uczeń chce z tego skorzystać w domu, może spokojnie, widzi to samo, co na lekcjach. To nie jest taki problem, że na lekcji widzę opcje, które powiedzmy wyglądają w ten sposób, ikonki są tu, ale w domu mam starszą wersję oprogramowania lub zupełnie inną i te ikonki nie są już tu, tylko są tutaj i nie wyglądają tak, tylko zupełnie inaczej. Szanowni Państwo, wielokrotnie spotykałem się z taką informacją, z takim może zarzutem, to troszkę za dużo powiedziane, że Linux to tak naprawdę jest taki system operacyjny, który jest ciemny, tylko linia poleceń, w ogóle nie potrafi z niego korzystać. Chciałbym pokazać Państwu to. To jest Linux. Chociaż jedna z Pań przed rozpoczęciem tej konferencji zapytałam się, czy to jest Macintosh, czy to jest macOS. To tak wygląda podobnie. Linux potrafi wyglądać bardzo kolorowo, bardzo różnie. Także tutaj naprawdę nie ma już żadnej obawy o to, że trzeba jakiejś specjalnej, olbrzymiej wiedzy do tego, aby go obsługiwać. Rzeczy ciekawe, pokażę na przykład coś takiego. Tutaj mamy sieci bezprzewodowe. W tej chwili jesteśmy podłączeni do naszej sieci bezprzewodowej, która jest dostępna tutaj dla wszystkich, ale widzi również inne sieci bezprzewodowe, które widzi w swoim zasięgu karty bezprzewodowej. Wystarczy tylko podać hasło i już mamy dostęp do sieci internetowej. To naprawdę nie wymaga żadnych specjalnych umiejętności. Dodatkowo jeszcze, na przykład menu z aplikacjami również jest normalne. Tak naprawdę może nie wygląda tak jak menu start, bo tutaj jest literka E. Niemniej jednak jest w podobnym miejscu, podobnie się zachowuje. Podobne elementy można tutaj obejrzeć. Można na przykład zobaczyć, jak dużo aplikacji edukacyjnych jest dostępnych od razu w tym systemie dla nas, dla użytkowników, dla uczniów, dla wszystkich, którzy chcą skorzystać z tego systemu operacyjnego. I właśnie na tym oprogramowaniu chciałbym skupić moją uwagę. A zanim do niego przejdziemy, chcę pokazać Państwu następującą rzecz. Tablica interaktywna, którą oglądamy w sali, jest podłączona do
jedną z ważnych rzeczy, którą chcielibyśmy tutaj Państwu przekazać, jest właśnie to, że to już nie jest tak, że tylko z Linuxami działają różne urządzenia, ale w Linuxie to w ogóle nic. Tutaj naprawdę możemy sobie działać i to powinno nam spokojnie działać. To jest działające, to można używać. Naprawdę. Teraz nasze aplikacje edukacyjne, bo mamy uczniów w naszych klasach, chcielibyśmy coś im pokazać. Co możemy wykorzystać w Linuxie takiego, żeby zaciekawić naszych uczniów? Bo oczywiście wiadomo jest, że sam ten system operacyjny i jego aplikacje nie zastąpią nam nagle programów nauczania, nie zastąpią książek, nie zastąpią wiedzy nauczyciela, nie zastąpią jego podejścia do dzieci. Bo to są rzeczy, których nie da się zastąpić. Można jedynie co? To wprowadzać pewne elementy, które będą upiększały naszą pracę i to wprowadzać je w ten sposób właśnie, aby dzieci mogły również używać tego u siebie w domu. Tak, żebyśmy nie zamykali, że ok, tu przychodzicie do szkoły, oglądacie to, pracujecie tak, koniec. Wychodzicie z tej szkoły i musicie zapomnieć, właściwie już nie macie dostępu do tego, co ta szkoła wam daje. Proszę. Trzeba się nauczyć niestety obsługi tego urządzenia. Mamy sobie taką grę. Child's Play. To jest taka dosyć prosta gra dla młodych, małych dzieci. Tutaj trzeba podać z klawiatury nazwę użytkownika i klikniemy. Mamy różne gry do wyboru. Możemy sobie na przykład na początek taki dosyć prosty poziom początkowy, klasyczna gra ćwicząca pamięć. Memory, tak? Prosta gra, którą każdy zna, bo każdy myślą, że swojemu dziecku, jak jest małe, to jedną z pierwszych rzeczy, które daje do zabawy, to są karty memory, żeby one ćwiczyło tą pamięć. Tutaj możemy właśnie w ten sposób działać, że poćwiczymy sobie pamięć. Zobaczymy, co tutaj jest za literka P. Może tutaj Z. A. O. Voilà. Bardzo proste. Nawet mi się udało. Może gdybym w końcu popróbował trochę więcej, to może się uda do końca przejść ten poziom. Są następne poziomy i następne. Co jest bardzo ciekawe, na co chciałbym zwrócić uwagę, to jest wolne i otwarte oprogramowanie. Zatem nie tylko otrzymujemy je i możemy z niego korzystać. Możemy również wkładać nasze pomysły w to oprogramowanie, możemy je rozwijać. I rozumiem, że nie każdy jest programistą i nie każdy potrafi tam coś pisać na tej klawiaturze takiego specjalistycznego. Natomiast jest wiele programów, tutaj pod Linuxem dostępnych, które pozwalają tworzyć do nich dodatkowe materiały. I wówczas możemy tak naprawdę wnieść swój wkład w dobro wszystkich. Czyli tworzyć materiały, które będą również później dostępne dla innych. W ten sposób na dzień dzisiejszy działa portal Scholaris, o którym powiem później trochę więcej. I to właśnie wolne, otwarte oprogramowanie fajnie się to wszystko wpasowuje, ponieważ pozwala nam, daje nam te możliwości, aby również tworzyć i rozwijać te rzeczy dla innych. O, tak. Chcesz naprawdę wyjść, tak. Okej, mieliśmy taką prostą grę, zabawę tak naprawdę dla dzieci. Teraz czas na troszkę wyższy poziom. Jest sobie taka aplikacja, która nazywa się Kanagram. Ona wspomaga nauczycieli języków obcych, naszych,
jakich bądź. Tutaj wybrałem sekcję Computers i język angielski, żeby pokazać Państwu przykład, jak to działa. Można sobie wziąć wskazówkę, jeżeli nie wiemy, co tu ma być, ale device visualizes bits. Co może być takiego, co wizualizuje nam bity? Tak. Na czym oglądamy nasze bity w informatyce? Monitor. Tak. Pewnie tutaj będzie to ten monitor. Również prosta rzecz, która może służyć nam, być pomocna do nauki języków. To oczywiście nie wyczerpuje mnogości różnego rodzaju oprogramowania lepszego, rzekłbym, ponieważ tutaj na przykład nie zobaczymy sceny rodzajowych, nie usłyszymy dźwięku, ale może być pomocne i co więcej, właśnie możemy tutaj już wkładać naszą pracę. To znaczy możemy tworzyć własne słowniki słów, które później możemy rozpowszechniać, tak żeby inni również mogli z nich korzystać. W ten sposób możemy stworzyć słownik słów, który damy dzieciom, a one w domu na swoim komputerze również zainstalują Linuxa, zainstalują sobie ten program, czytają nasz słownik i będą powtarzały sobie słowa, które zadaliśmy im na zajęciach. Kwestią dyskusyjną jest, czy chcemy to robić, czy wolimy dzieciom, że tak powiem, zamykać ten dostęp do tej naszej pracy. Ok, język angielski, teraz czas na matematykę. Na razie matematyka również na prostym poziomie. Tutaj również mamy to, że to może służyć pomocą, natomiast nie zastąpi nam nauczyciela i nie zastąpi książki, ale pozwala na przykład w trybie dowolnym w miarę ładnie prezentować pewne rzeczy. Na przykład możemy sobie wziąć porównanie ułamków. Tak, mamy do wyboru, czy 2/3 jest większe od 1/9, czy jest mniejsze, może jest równe, spróbujemy, czy jest równe. No niestety odpowiedział nam, że pomyliłem się, to nie są równe ułamki. Mogę wziąć następne pytanie, czy 1 jest większe, mniejsze, czy równe 1/2. Tu spróbujemy odpowiedzieć, że 1 jest większe od 1/2. No okazuje się, że komputer również uważa tak jak ja. I według komputera to dobra odpowiedź. To również jest wolne, otwarte oprogramowanie, tego każdy może użyć. Ja specjalnie tutaj pokazuję po kolei różnego rodzaju części naszego procesu nauczania, ponieważ bardzo często słyszę również, że ten Linux to jest dobry, ale tylko dla informatyków. A to, jak ktoś chce pisać oprogramowanie, to na wysokim poziomie, wówczas tak, Linux ok, natomiast dla takich codziennych spraw nie. Otóż właśnie nie. To właśnie dla codziennych i prostych spraw jest dobry. Co więcej, jest sobie kolejna taka ciekawa aplikacja, nazywa się Kik. To jest aplikacja, która pozwala nam wspomagać pracę matematyka z zakresu rysowania geometrii różnych obiektów. Są tutaj proste elementy, na przykład możemy wybrać sobie narysowanie okrąg o dalszym środku przez punkt. Możemy wskazać, że stąd okrąg ma się tu kończyć. Teoretycznie nic prostszego niż wziąć tablicę, wyrysować sobie układ współrzędny i okrąg również narysować. Tak, jak najbardziej. Natomiast możemy sobie jeszcze zrobić taką ciekawostkę, jak symetrię względem punktu. I wybraliśmy obiekt. Teraz przepraszam, że się zniknęło. Teraz zaznaczyłem punkt. Niestety już nie udało mi się w okręg trafić. Co jak też nie jest proste używanie tego wszystkiego. Trzeba się dobrze nauczyć. Kolejna rzecz, którą trzeba się nauczyć niestety w życiu.
Niemniej jednak ten punkt względem tego został odwzorowany tutaj. No, po prostu boję się zrobić jeszcze raz, gdzie jest nasz okrąg, trochę mniejszy. I odwzorować go, może tym razem się uda. Odwzorów obiekt względem tego punktu. No, znowu mi punkt odwzorował względem punktu. Niestety. Słabo się uczyłem, słabo się przygotowywałem do tej lekcji, przepraszam najmocniej. Czasami warto przyznać się do błędu. Tak? Ale to pokazuje, że wszyscy musimy się uczyć. To nie jest tak, że mamy jakąś licencję na wszechwiedzę. Ja też się uczę całe życie. No i pewnie jeszcze wielu rzeczy będę musiał się pouczyć nie jeden raz. Zwłaszcza korzystania z tablicy i z takiego piórka, bo to wbrew pozorom nie jest bardzo łatwa sprawa. Zauważyłem, tak się wydawało na początku, że o, tu będę sobie klikał, w ogóle będzie super. Nie, tego również trzeba się nauczyć. Ale już nawet klikanie w X zamykające okno nawet nie wychodzi. Nie. Także mamy rzeczy proste dla podstawówki, mamy języki, mamy matematykę, mamy geometrię nawet. Co więcej, mamy geografię. Jest sobie taki programik, który nazywa się Mar Globus na Propicie. Bardzo, bardzo przyjemny programik. Spróbuję go tutaj złapać, powiększyć. O! I co tu możemy zrobić? No poza tym oczywiście, że możemy poruszać się po mapie w ten czy inny sposób. Możemy sobie również go powiększać. On powolutku będzie się powiększał. Przerysowuję różne rzeczy. Spróbujemy znaleźć sobie nasz cel na mapie. Spróbujemy znaleźć naszą szkołę, gdzie jesteśmy w tej chwili. Spróbujemy to wycentrować i jeszcze troszkę powiększyć. Gniezno, mamy już nawet Warszawę. Proszę zauważyć, pojawiają się różne obrazki i różne informacje. To oprogramowanie potrafi, jeśli jest podłączone do internetu od razu, wyciągać dane z Wikipedii i różne obrazki na temat punktów, które są na mapie. To jest takie połączenie geografii z historią, z wiedzą o społeczeństwie, z czymkolwiek jeszcze byśmy nie chcieli próbować, ponieważ no to, że wiemy wszyscy, myślę, że uczniowie wielokrotnie korzystają z Wikipedii jako z źródła danych. Tak? Czasami niestety, albo stety, chętniej niż z encyklopedii papierowej. To więc z tego doświadczenia, bo ze mojego starszego syna, żeby wziął papierową encyklopedię, to jest koszmar. Ale wujek Google i Wikipedia to jest 5 minut, wszystko jest wiadome. Także możemy sobie używać tego oprogramowania w ten sposób, że nie tylko pokazujemy różne rzeczy, ale również dajemy informacje. Co więcej, oczywiście znowu dziecko w domu, które sobie to uruchomi, będzie miało to tak samo. Szkoła Warszawa. Widać mrozy. Widać cegłów. Kliknąć mamy informacje. Cegłów, przystanek, kolejów. No też cegłów, wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w aglomeracji warszawskiej, w powiecie miejskim, w gminie cegłów i tak dalej, i tak dalej. Tu możemy sobie na przykład zobaczyć o gmina cegłów i od razu proszę spojrzeć. Otwiera nam się przeglądarka z Wikipedią i z tymi danymi. W ten sposób można dzieci zachęcać do tego, aby na przykład no, szukały informacji o różnych miejscach. Co więcej, to jest wolne i otwarte nie tylko dlatego, że można tego używać, ale właśnie dlatego, że można w to wnieść swój wkład. Mapa, którą w tej chwili wyświetlamy tutaj, to jest projekt OpenStreetMap.
to wolny i otwarty projekt mapy całego świata, gdzie wolontariusze z całego świata rysują tą mapę. I możemy na przykład wnieść swój wkład w ten sposób, że na tej mapie, dzięki specjalnemu oprogramowaniu, które jest również dostępne dla wszystkich, możemy nanieść punkt geograficzny. Mi się wydaje, że to w ogóle jesteśmy tutaj. Tak, sądząc z tego, jak skręcałem samochodem przyjeżdżając tutaj, to tu jest szkoła. Można nanieść jakiś punkt i nanieść na niego informacje, dodać je do tej mapy. Można wyrysować na przykład ścieżki rowerowe, jeżeli ich jeszcze nie ma. I w ten sposób lokalne społeczności mają swój wkład w rzeczy, które dzieją się globalnie. Inni też mogą z tego korzystać. No a jeśli już jesteśmy przy tym programie, to pokażę jeszcze jedną ciekawostkę, która nie wiem, czy będzie widoczna łatwo, ale spróbuję troszeczkę pomniejszyć, żeby było widać przynajmniej całą Polskę. Mamy tutaj widoki mapy. To jest taka ciekawostka, która myślę, że geografów powinna zaciekawić. Mianowicie możemy sobie przełączyć ten widok obecnych map na przykład widok z satelity. Tak jak widać z satelity Ziemię. Lub też, z ciekawostek, możemy sobie wybrać mapę historyczną i zobaczyć, jak nasza Polska wyglądała na mapie historycznej z 1689 roku. I to wszystko również dzieci mogą sobie zobaczyć w domu. Tak, mogą z tego samego skorzystać. Nie ma najmniejszego problemu. Ok. Kolejna geografia, którą chciałbym Państwu zaprezentować, to dosyć prosta geografia. To jest mapa Polski. Możemy sobie zobaczyć, że to jest województwo mazowieckie. W ten sam sposób można zobaczyć mapy innych krajów. Ale to może być również ciekawą pomocą dla uczniów. Na przykład można sobie wykonać krótkie zadanie, umieść na mapie województwa. Powiedzmy, że ograniczymy sobie liczbę tych województw do 3, żeby tutaj Państwa nie zanudzać, żebym ja wiele się nie pomylił. Okay. Mamy województwo i musimy sobie spróbować je dopasować, gdzie naszym zdaniem będzie ono miało być tutaj. Niestety nie. Pokazał nam, gdzie być powinno. Tak? No to myślę, że tutaj. To możemy spróbować zlokalizować tu. Tak? Mogę zobaczyć, że udało mi się poprawnie odpowiedzieć na jedno z 3 pytań. To jest taki prosty program. Tutaj wiele nie ma. Niemniej jednak znów może służyć jako taka pomoc dla celów, które Wy, nauczyciele, uznacie za ważne, aby przekazać swoim uczniom. Cóż mamy dalej? Dalej mamy chemię. To jest przykład taki standardowy bardzo. Układ okresowy pierwiastków, gdzie możemy sobie kliknąć na jakiś pierwiastek, zobaczyć informacje o nim, zobaczyć model atomu, zobaczyć na przykład izotopy. Powiększyć, żeby była większa informacja. To również może być pomocą naukową, dydaktyczną tak naprawdę, ponieważ nie zastąpi oczywiście nauczyciela, który to wytłumaczy. Ja przyznam się szczerze, mocny z chemii nie byłem, więc nie wiem, co tutaj widzę na tej, w tej tabelce. Myślę, że chemik będzie wiedział. Przykro mi bardzo, mogę tylko pokazać, gdzie kliknąć. Mogę pokazać Państwu, że takie rozwiązania są i można tego użyć. Z jednej ciekawostki, którą wiem, że działa w tym programie, to oś czasu, gdzie możemy sobie przesuwać taką ośkę, pokazywać bieżący rok i to oprogramowanie pokazuje nam,
które pierwiastki w tym roku były odnalezione, które były znane. To jest takie naprawdę bardzo ciekawe, zwłaszcza jak się przedstawi limit czasu i pokaże się, żeby robił to automatycznie, pokazywał, jak z czasem zmieniała się ta nasza tablica Mendelejewa, kiedy jakie pierwiastki zostały odkryte, jak to wszystko wygląda. Tutaj mamy również ciekawą rzecz edytora molekuł. Tutaj też można pobrać molekuły, tworzyć, wkładać naszą pracę. Możemy na przykład powiedzieć uczniom, słuchajcie, w domu proszę zrobić sobie jakąś tam molekułę, tworzyć, zapisać ją, przynieść na zajęcia, bądź wysłać e-mailem i nauczyciel chemii może coś takiego sobie wczytać, zobaczyć, sprawdzić, ocenić. Ja wiem, że to może wydawać się co najmniej futurystyczne, niemniej jednak wydaje mi się, że dużo nauczycieli korzysta w ten sposób z różnych rzeczy, że każe sobie wysyłać tą mailową. To tak z doświadczenia własnego syna starszego, który jest w techniku, to mogę powiedzieć, że tam bardzo często jest tak, że nauczyciel mówi, słuchajcie, zróbcie prezentację, zróbcie jakiś tam dokument, opiszcie, wyślijcie mi to mailem. Nie musicie tego drukować, bo musicie się przynosić papier, ja to obejrzę w chwili wolnej. Okej. Teraz pokażę coś, co już tylko informatyków będzie dotyczyć. Taki fajny projekt Lamy, który służy do tego właśnie, żeby uczyć dzieci programowania. Tutaj można sobie wybrać jakiś program, zapisać go, następnie wykonać i tutaj zrobić odtwarzaj i wówczas to, co zaprogramowaliśmy, będzie się wykonywać. To też jest taka ciekawostka, którą można wykorzystywać. Tutaj przy okazji chciałbym powiedzieć, że na przykładzie tego oprogramowania i Waszej szkoły bardzo dokładnie widać, jak można wnosić swój wkład w rozwój różnych rzeczy, ponieważ uczniowie pod przewodnictwem pana Karola, nauczyciela informatyki, wnieśli duży wkład, tłumacząc interfejs tej aplikacji z języka angielskiego na polski. Ja powiem tak od siebie, co to daje. Po pierwsze, uczniowie uczą się języka angielskiego w takiej wersji prawdziwej. Tak, to nie jest nauczenie się, jak ja się nazywam, jak ty się nazywasz, tylko mamy konkretną aplikację z konkretnym interfejsem, gdzie są konkretne zdania, które trzeba konkretnie przetłumaczyć. I druga kwestia. Tą pracę, którą oni wykonali, udostępniają dalej innym. Czyli jeśli ktoś kolejny pobierze sobie tą aplikację, będzie miał już ją w języku polskim. Także ta ich praca tutaj przekłada się na to, co mogą używać ludzie w całej Polsce, bo myślę, że Amerykanin nie będzie chciał skorzystać z interfejsu polskiego, chyba żeby akurat uczyli się języka polskiego gdzieś tam w Stanach po coś i chcieli zobaczyć, mogą to zrobić. Nikt im tego nie broni. Wolna, otwarta licencja mówi, każdy może tego używać. Także tutaj moje szczere wyrazy uznania w kierunku pana nauczyciela i uczniów i w ogóle w kierunku tego, że myślą o tym, żeby innym również coś przekazać od siebie. Nie tylko korzystają, nie tylko biorą, również dają. No i rzecz, którą zostawiłem sobie na sam koniec. Program do nauki fizyki. Może niezbyt super. Niemniej jednak chciałbym powiedzieć, że jest świetnym narzędziem do tego, aby zobaczyć, jak w realnym świecie zachowują się różne obiekty. Jak to działa? O, upadło sobie. Mamy obiekt, który spada i musi uderzyć w tą gwiazdkę.
tutaj jest zadanie dla młodego człowieka, żeby wymyślił, w jaki sposób, co tutaj można zrobić. No to można zrobić taką prostą rzecz. Możemy dorysować, to bardzo ważne, dorysować na przykład, o, równie pochylną, następnie dorysować duży głaz, zapalować go i puścić. Voilà. To jest bardzo, bardzo ciekawe narzędzie moim zdaniem do rozwijania umiejętności fizycznych, do myślenia o tym, nie, jaki jest wzór na przyspieszenie grawitacyjne Ziemi, tylko skąd trzeba tą piłeczkę spuścić i co przed nią ustawić, żeby ona się odbije, żeby poleciła na to prawo i tak jak należy uderzyła, a nie żeby na przykład ta równia pochyła była w drugą stronę rysowana, wówczas piłka czy kula uleciałaby nam zupełnie gdzie indziej. O, teraz możemy sobie kolejny zasymulować efekt. Czy ktoś z Państwa chciałby spróbować? Czy mamy tu jakiegoś nauczyciela fizyki? Tak. Mamy. Tak? No ja jestem. Może jedyny, nie wiem. Nie ma innych nauczycieli fizyki? Okay. Ja spróbuję. Proszę pana nauczyciela fizyki, żeby spróbował tutaj pokazać nam, co można zrobić. No jest tak, można pewnie narysować równię pochyłą, ale już było, staram się co innego wymyślić. Nawet spuścił gwiazdkę na dół. Jak może rysować coś takiego? Dobrze, jeszcze raz. Uczymy się założyć. Może to uczniowie są, to któryś by spróbował. Proszę bardzo, któryś z panów uczniów. To ma pomysł na to. Daniel. Panie nauczycielu, który z nich jest najbardziej uprawniony? Wszyscy są. Proszę bardzo. Może bomba, no.
Escape naciśnij. Ciśnij mu escape. Escape mu czasem. Escape. Escape, escape. Nie? To jest na Dziękuję serdecznie za możliwość współpracy.